Co ci się tutaj nie podoba? Miejsce jest fajne, fajne schemy. Ja bym przecież nie przyprowadziła stąd. Tylko żeby byli bardziej otwarci, kolorowi. Bardziej zwariowani, kurczę, no żeby, nie wiem, wsiadła, powiedziała, że niebieskie włosy, różowe. Ile potrzebujesz, żebyś ich zmieniła? Ja mogę siedzieć i do rana, tylko przyprowadźcie mi te osoby. Ja z moją ekipą zrobię tutaj cuda. Powinna się zacząć ubierać kolorowo. No strach trochę, no jak cię opluje w takim supermarkecie. No jak strach, no kto ci może opluć? O. Ale my się ubieramy kolorowo. Załóżmy. Wierzę wam, że się ubieracie. Chciałbym, żebyście jutro pokazały, tak kolorowo ubrali, jak jesteście kolorowe. Ale to nie jest problem. U nas ten kolor jest bardziej w głowie, w środku, w myślach, aniżeli pokazywany na zewnątrz. No to co, Gabriel, to jak to zrobić? Musimy wyjść na ulicę i po prostu prosić tych ludzi, zapraszać, ale może zróbmy mówić, takie po prostu show. Że... Weźmy megafon od księdza, zróbmy, żeby od coś księdza? Się... Ale ja nawet znam księdza, to będzie fajna akcja. Gabriel, jak to widzisz? Bardzo dobry pomysł, jestem za. Dla Rafała i Gabriela nie ma trudnych wyzwań, ale megafon pożyczyć od księdza będą kłopociki. A jakie ciuchy weźmiemy? Żebyśmy nie wyglądały jak idiotki, jak oni brechną śmiechem jutro?